Halo, siemaneczko, cześć, cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Sharikan z kanału Sharikan VR, a to jest Habs, czyli wasza ulubiona gra u mnie na kanale. I dzisiaj robimy coś super, oczywiście robimy kolejne mapy od moich wspaniałych widzów, którzy szykują tutaj dla mnie niesamowite kampanie. I mam nadzieję, że dzisiaj również będziemy się świetnie bawili, a jeżeli tak, no to oczywiście łapka w górę oraz subskrypcja, bo tylko 60% z was subskrybuje mój kanał. To jest straszne po prostu i nie śpię po nocach przez was, nie, bo trzymam kredens. Więc żebym nie trzymał tego kredensu, to zostawcie tego subika, jest za darmo i będziecie szczęśliwsi również, bo nie będziecie pomijali kolejnych moich wspaniałych materiałów u mnie na kanale dzięki temu. No, a teraz przejdźmy do super kampanii. Uwaga, uwaga. Mamy tutaj fabułę, uwaga, uwaga. 6. Wyjście z domu Sharikana. Nie wiem, jestem rzucony na głęboką wodę, ale zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy specjalne jednostki rodzinki Sharikana VR, nie? I teraz patrzcie tutaj. Sharikan VR, jest Sharikan z patelnią, jest Maciek z Kilofem, okej, okay, dobra. Niech mu będzie. Mamy Weronikę, również z patelnią. Dlaczego Weronika jest droższa niż ja? Nie rozumiem tego. Foxy został bananem i rzuca rybą. Okej, okay, to ma sens, to ma sens. Dlaczego nie? Afrykańskie bananki. Babka, babka co? Babka kosztuje 10 tysięcy? Kto robił to? Kto to robił? Dlaczego Sharikan kosztuje tylko 1000? To jestem ja, tak? Ja kosztuję 1000, a babka kosztuje 10 tysięcy. Aha, dobra, zapamiętam to sobie, okej. Okay. A co to jest Rocki? Jakiś pedobil. Ale mam więcej Sharikanów w VR, zobaczcie, tu jest Viking Sharikan, Sharikan z Dzikiego Zachodu, Sharikan po prostu z patelnią, prehistoryczny Sharikan, pirat Sharikan, rolnik Sharikan jest nawet. Wow, niesamowite, król Sharikan, rzymski Sharikan, babka jest tutaj, ale jej mnie nie stać. Czemu ona jest najdroższa? Czemu w ogóle ja jestem tańszy niż babka? What the fuck? Tak być nie powinno. Weronika z dwoma, kurde, bumerangami jakimi, znaczy tymi, no, wiem, to są łuki się nazywa, nie? I jakimiś kulkami mocy w ogóle, i jakąś w ogóle ma barierę ochronną. Co to jest za... co to jest? Zmutowany Maciuś, 42 tysiące kosztuje, a jest dupny! Ja go nawet tu postawić nie mogę. Mnie nie stać. Mamy jakiegoś Janusza za 4 tysiące, nie stać mnie. I muszkieter Sharikan za 600. Ej, ale fajna ta jednostka. Jest w ogóle coś takiego jak na rodzina, nie rozumiem w ogóle, o co chodziło tutaj. I dlaczego w tej rodzinie jestem ja, Maciek jest i Maciek jest tani i w sumie nie wygląda jak Maciek, niech mu będzie. Jest Foxy za to, który kosztuje, ja pierdzielę, ile? O, i tutaj byłoby mnie stać prawie na babkę, bo 2700, ale tu Krystyna chyba sprzed 20 lat była jakaś taka bardzo młoda jeszcze. Mamy jeszcze Frediego, nie wiem co Freddy robi w mojej rodzinie, ty się zastanawiam. Zombie z Minecraft jakiś robi, jest Roxy, która wygląda jak Anubis totalnie, nie? To fajna ta Roxy. Mamy Boniacza, którego też mnie stać, który gra na gitarze, spieprzaj. W ogóle to jest hicior, mamy anime School Girl? What the fuck? Jakiś hentai w ogóle tutaj, co to jest? To by się Chucken ucieszył. Jest również Chucken. W kategorii na rodzina występuje Chucken z pieprzonym łomem i Uzi i ma głowę kurczaka. Zobaczmy, czy w takim razie o 6:00 wyjście z domu Sharikana. Czy Chucken będzie w stanie pokonać tą armię jakże wielką i bogatą? Zobaczmy, jaki jest potężnym youtuberem Chucken. O kurde. Ty, on unik zrobił. O, ale teraz już chyba... au, au, au. Ale on jakie uniki robi, kurde. Ale przed tymi bolcami nie ucieka. Najwidoczniej mu się podobają. O, walcz, chłopie. Ale w takim razie to zobaczymy sobie, co zrobi w takim razie. Dobra, armia Maćków. Same Maćki. Idźcie, Maćki. Pokonajcie ich. Jesteście już poumierali wszyscy. Ale beznadziejna jednostka. Matko jedyna, dajcie spokój. 40 Maćków pokonanych w 3 sekundy. A ten Boni zobaczymy z gitarą, co zrobi. What? What the... Co tu się wyprawia? Jaki wariat z niego jest w ogóle? I jakieś czary mary robi, kurde. Jakieś fale uderzeniowe przyzywa, jakiś fus rodach. Ty, no potężny ten czarodziej jest, ale i tak został pokonany, no dobra. Ale powiem, że efekty specjalne, no robi wrażenie. Dobra, to zobaczymy dziewczynki małe z anime w takim razie. No tak, oczywiście, małe dziewczynki z anime są najbardziej OP jednostką w tej grze, no bo czemu by miało nie być inaczej. Co ona ma w ogóle, jakiś garnek na plecach? Ona zupę robi chińską jakąś sobie. Dawaj! Dawaj, dziewczynko z anime, walczysz tutaj, robisz ich. O, niestety zostałaś nabita na bolca. Zostałaś niestety, ale pokonana. To jeszcze nam został tutaj z takich jakichś... upgraded Freddy. Dobra, dajmy czadu. Freddy, let's go! Dobra, on też robi fustrodach, a potem się rzuca i nie wiem, co dalej robi. Jakieś wybuchy robi? Jakiś frululu? Ale jemu się... co to jest? Co to za atak? Ale mu się wbiły wszystkie te dzidy w tyłek. Ale on widocznie takie lubi.
No i niestety, ale Freddy został pokonany. No któż by się spodziewał. Dobra, pierdzielisz to. Niestety, ale kategoria wojenna znana rodzina jest na tyle zryta, że niestety nie daje rady. Ale zobaczymy sobie Weronikę w akcji. Mnie ciekawi bardzo ta Weronika z polem siłowym, która strzela kulkami mocy, strzałami, wężami, fajerwerkami. Czy ona jest w stanie ich pokonać? O, jedna już Weronika padła. Co oni robią? Oni zaczęli siebie atakować, dobrze. To Weronika się broni, kurde, dobrze. Lata praktyk w piwnicy u mnie na chacie, kurde, zrobiła z nią wojownika. Weronika, masz szansę ich pokonać. Dajesz, dajesz, mordo, dajesz. Szczel im z tego węża. Dobrze, co dostał w... Nie powiem w co, bo dostanę demonetyzację, ale wyszło mu drugą stroną. Napadły was Menelez pod żabki. Best story ever. Dobra, niech będzie. Skoro napadły nas Menelez żabki, to musi wkroczyć tutaj Sharikan z patelnią i łopatą i zrobić porządek z tymi Menelami, bo tak chce. Let's go! Tak, czemu nie? Wybuchowa patelnia. To jest to, co ja uwielbiam. Paternioinator 3000 jest tak potężny, że aż mnie pokonała. Naprawdę sam siebie pokonałem tą patelnią od tych wybuchów. Ej, co? Ja wygrałem? Ja myślałem, że przegrałem to. Ale dobra, no to jak jestem... Okej, dobra. Król Janusz zaatakował twoją armię. Jaką ja armię mam? Przecież ja tu nic nie mam. Dlaczego ja mam takie małe fundusze? To ma być armia, czy co to ma być? Co ja za 4000 kupię? Muszkietera Sharikana. Dobra, zobaczymy muszkietera Sharikana. Czy on z tego będzie mógł strzelać? O, może strzelać! A, ale to jest potężna jednostka? A wytrzymała? Nie wiem, jeden to się chyba sam przewrócił jeszcze wcześniej, nie? A ten to już w ogóle umarł od kulki. Dobra, muszkieterzy, jesteście, jakby to powiedzieć, anulowani. Rolnik! Rolnik! Czemu ja jestem w beczce ubrany? Ej, ja mam papugi! Z lewej i z prawej strony, to jestem piratem bardziej, a nie rolnikiem. Let's go! Wow! Co ty gadasz? Ja wdaję jakieś muszelki, które atakują, ale nie potrafią wejść, bo nie mają nóg i nie mogą wejść po schodach. Ale gryzą króla po stopach. Dobrze. Dobrze, dziabać go tam, dziabać go tam. Rybą go jeszcze klepni. Ej, ja jestem OP, bo ja odbijam większość... A, dobra, nie jestem tak OP. Albo króla puszczę. Król Shirkan i pójdzie ze swoim wieśniakiem, prehistorycznym tarczownikiem, bo czemu by nie? I coś za 100 mogę kupić jeszcze? Coś z tych jednostek? Nie? No cóż, no to życie. Let's go! Dobrze, też robią uniki. Mamy drewniane miecze, jak to na króla przystało. No nie, no dobra, są złote te miecze, nie drewniane. I idą walczyć, król kontra... Czemu ich król jest lepszy niż ja? No nie, no nie, no nie. Ja na to patrzę i ja płaczę po prostu, nie? Ja nie mogę na to patrzeć. Czemu ja jestem taki beznadziejny? Rzymski Sharikan? Jakikolwiek Sharikan jest w stanie coś zrobić tutaj? Rolnik Sharikan? Dobra, może ten z kosą coś porobi. No co ja mam powiedzieć? No do dupy są te jednostki wszystkie po prostu. Ty, ale jeszcze jest z dzikiego zachodu. Dziki bryki! Pokaż co potrafisz, Sharikanie z dzikiego zachodu. O! Dobrze! Złapał jakiegoś matołka tam na lasso. O, i kolejnego przyzłapał. O nie, dostał z... O kurde. Kurde, ta katapulta jest problematyczna strasznie. Ta katapulta, mówię wam, jest mega problematic. To nie jest zbalansowane w ogóle. Kto to kurde w ogóle testował? Kto ktoś? Ktoś to przeszedł? Weronika. A ty, a właśnie, bo ona była w miarę spoko. Weronika z tymi badalcami. To jedynie takich możemy chyba przyzywać. Oni tam będą robili za takie mięso armatnie. Niech stają z przodu i niech ich atakują. Weronika? No, jakbyś jeszcze trafiała, to byłoby zarąbiście. Czekaj, ty musisz przeżyć, nie? Jedynie ty musisz przeżyć. Dobrze. Dobrze, dobrze, gryź go tam, gryź go po tych kostkach. Nie wie gdzie jego miejsce. Weronika skampiła w rogu. Ona w ogóle wygląda jak, jakoś tak dziwnie wygląda. Strzelajcie moi podopieczni. Walczcie z nimi, dacie radę. Jak tylko pokonacie jednostki w zwarcie, to powinno wam iść z górki mocno. Weronika dalej ma to pole siłowe, które jest potężne z tego co widzę. Więc powinna dać radę, tylko żeby Chakan jeszcze przeżył. Chakan i Weronika, ej, nowy ship normalnie, nie? Powinny być pisane fanfiki. O, Weronika trafiła kogoś? Trafiła kogoś? Ty, a tu lata sobie. Dobra, czekaj, uważaj. Bo oni tam ładują! Nie rób bla 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 bla! Nie! Rób unik! Zabiłeś go? Zabiłem go? Zabiłem go? Dobra, idziemy. Dasz radę, czekaj. Szybko, bo już ładuje chłop. Czekaj, szybko, strzelaj! Na co ty czekaj? Jest! Jeszcze tu jest jakiś. Dobra. Aha, wow, ale ty masz cela, gościu. Ale dostaniesz teraz!
Tak jest! I to jest właśnie to, Chucken wygrał. I Weronika też wygrała, czy została pokonana? Ale gdzie ona jest? A tu jest! No to tyś nie jest zbyt mądra i rozgarnięta. Ale tak, udało mi się! Ladies and gentlemen, Chucken uratował moją rodzinę. Przeprawa przez miasto, ciąg dalszy niesamowitej fabuły. O, i teraz w końcu jestem ja z patelnią. Okej, i tu mamy bardzo dużo jakichś wojowników, którzy strzelają i łatają z bliska, więc będę potrzebował mojej rodziny. A to oznacza tylko jedno. Potrzebuję rolnika Sharikana oraz króla Sharikana, aby stał na przodzie swoich jednostek. Oraz rzymskiego Sharikana, który wcale nie wygląda jakby był rzymski, tylko jakby był frajerem. No ale niech mu będzie, że jest rzymski. Co to są za... Czemu 1010? To jest z dupy w ogóle. Takie z dupy, że się bardziej z dupy nie dało tego wymyślić. Ale jest jeszcze jeden Sharikan z patelnią. Więc będzie stał po lewicy swego króla Sharikana. I będą walczyli jakby nigdy nic. I będą strzelać. I gdzie oni lecą? Do nieba. Gdzie wy lecicie? Wracajcie tu. Darmo zjady. Macie walczyć tutaj, a nie do nieba. O, wrócili. A żyją jeszcze. O, tu na balkonach stoją frajerzy. O nie, to nawet jak wygrałem tutaj z nimi, to nie wiem, czy będę w stanie tamtych pokonać. Albo dobra, czekajcie, jest dobrze. Teraz będzie bardzo bardzo ten, close battle, kurde. Wszystko się wydarzy na tych schodach. Czy Sharikan będzie w stanie pokonać swoich przeciwników? Czy da radę pokonać schody mocarne? Czy da radę pokonać tych halabardników oraz tych muszkieterów? Dowiemy się już za moment. Chyba niestety, ale mają wielką przewagę. Moja kosa rolniczego Sharikana nie mieści się na tych schodach. I niestety, ale zostałem pokonany. Zostałem zanihilowany, zostałem zniszczony. Wydaje mi się, że ci rolnicy to są do dupy. I wydaje mi się, że tutaj przyda się nam pomoc Weroniki. Ponieważ to jest dobra jednostka mimo wszystko. Jest dziwna, ale jest potrzebna. Walczcie, a ja muszę się przyjrzeć, co robi ten Sharikan cały śmieszny rzymski, bo on dużo kosztował. Przecież on jest... Co on to robi? A, już nie żyje. Zajebista jednostka, nie? A nie, żyje jednak. A nie, już nie żyje. Fajna jednostka. Bardzo użyteczna. Cieszę się, że moje jednostki są tak bardzo użyteczne. Są mega OP, nie? Są tak OP, że aż mi głupio jest ich używać, żeby tak szybko nie wygrywać tych gierek, nie? Bo są mega potężne po prostu te jednostki. To te z patelniami robią większą robotę. Ten rzymski to jest do dupy w ogóle. I po czym ty on jest, że rzymski? Bo ma bandanę? Bandany nawet nie używali w Rzymie. To już prędzej w Westernie byli. Ale dobra, Weroniki żyją i tam strzelają. Może coś te węże tam porobią, jak tylko będą w stanie przejść przez te barierki. Widzę, że na razie mają problem, bo utknęły. Ale im się tylko uda, to wydaje mi się, że porobią ich. Tutaj ci z patelniami coś tam starają się zrobić. O, już jednego mnie powiesili. Powiesili za nogi pod sufitem. Wy, cholery jedne. Ale Weronika, wow! Nie, nie, Weronika wpadła poza mapę. Jak to się stało w ogóle? Została tylko jedna Weronika. Ale czemu ona do kanałów idzie? Czemu ciebie ciągnie tak do tych kanałów? Weźcie, wyjdź z tych kanałów. Co ty robisz? Nawet nie wiem, jak to mam teraz skomentować w tym momencie, nie? No po prostu nie wiem, jak to mam skomentować. Dobrze, zatem zróbmy tak. Ty, frajerze, wychodzisz mi stąd. I do akcji wkracza teraz jednostka nietypowa. Babka. Nie, nie zrobię tego. Rzymski Sharikan, kurde, tyle kosz. Ej, mogę jeszcze dwie Weroniki walnąć. Dobra, tyle Weronik powinno dać radę. Tylko błagam, nie wchodźcie do tej wody. O, i król Sharikan poleciał właśnie do nieba. W niebo wstąpienie. I jest, jednak wraca. Jednak go nie chcieli tam w niebie. Jeszcze żyje, jeszcze żyje. Dobra, trzyma się. Walczcie z tymi patelniami. A wy strzelajcie, kurde, tymi wężami. Na co wy czekacie? A spróbujcie mi wejść do tej wody, nie? To was zamknę w piwnicy i już was nigdy nie wypuszczę z tej piwnicy. Przysięgam pod to. Atakować mi ich. Tak, dobrze. Pokonaliśmy wszystkich na rynku, to teraz idziemy na schody i walczymy z nimi. Dobra. Gdzie wy do tej wody ciśniecie? Gdzie wy do tej wody? Tam, jazda mi stąd. Wow, co to by do mnie strzela? Piu, 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 piu. No to patrzcie, ja mam celownik, a gdzie to strzela? Co za gówno. Jak ona strzela krzywo! Jezu, udało się! Armia złożona z Weronik dała radę i zostały pokonane. Przeprawa przez Śląsk? A, przepraszam, bo... A tu jest teraz info jakieś. Ty, ja tu pucharek dostałem w ogóle. Nie wiem za co. A teraz jest fabuła, jak najadę na to. A wcześniej nie było fabuły żadnej, jak najeżdżałem na to. Matko, w końcu się doczekają fabuły jakiejś. Przeprawa przez Śląsk. Uwaga, uwaga. W trakcie przeprawy spotykasz Weronikę. Tu oa jest ale nastawiona, bo jest w gronie przyjaciół. Przyjaciół. Niezły ciul. I ty, Weroniko, przeciwko mnie. I to jeszcze z patelnią. Ale mają armaty, kurde. No to zobaczymy, jak sobie poradzicie z mańkami. Mańkami oraz Sharikanem z patelnią. Do boju! Zniszczyć. O, Weronika jakby chyba... Weronika robi sobie karuzelę ze swoimi przyjaciółmi. Maniek, żyjesz? My, jeden maniek nam padł.
Drugi maniek nam pad chyba. Trzeci maniek nam pad. O nie, o nie. Został tylko Sharikan z patelnią. Ale on nie ma szans najmniejszych przecież z czymś takim. Ja pierdziele. Sharikan bije się z Weroniką na patelnię. Wstawaj, szybko. O ty mendo społeczna. O ty mendo społeczna. Zapamiętam to sobie. O, ty, a może Jarla damy? Jarla damy i damy sobie jeszcze... Co by tu za 1000 kupić? Może kanona kupię? Ej, to nie będzie głupie. Cyk! I taką armią. Robimy ich. O, i to coś robi w końcu. Jarlowie walczą, oni są potężni. I robią sobie murek wtedy. A tam jednostki z tyłu strzelają i powinny dać radę. Na spokojnie. Wystarczy tylko, że ten z armaty strzeli nie w chłopa, tylko w to gunwo, co się kręci tamtą karuzelę. Szybko, 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 zanim do was podjadą. Strzelajcie! Ja pierdziele. Dobra, Weronika chyba została pokonana. Jeszcze została tylko ta postrana karuzela śmiechu. Strzelaj! Nie, kurde, jak ona jest potężna. To tutaj damy teraz tą karuzelę śmiechu. Cyk! Jarlowie walczą z przodu, oni nam tankują, wtedy my strzelamy do nich. Tylko my strzelamy krzywo oczywiście, bo czemu by nie, tak? No, będzie to strzelało gówno w końcu? O, zaczęło strzelać, dobra. Teraz tylko, żeby moje zaczęło strzelać szybciej w stronę tamtej karuzeli. O, jest! Jest, 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 jest dobrze, jest dobrze. Tak, udało się nam chyba. Rozpieprzyliśmy im to. No i zarąbiście. I teraz zemsta Sharikana. Idzie, kurde, Weronika przygnieciona przed karuzelą. Zgnieciona. Próbuje coś tam łapką machać, ale chyba jej nie wyszło. I tak się dokonała zemsta na Weronice. I Sharikan wygrał w końcu z Weroniką. O, tutaj mamy jakąś ciemną w ogóle mapkę. Demony, a tu już nie ma żadnej fabuły. Tu po prostu są demony, nie interesuje. Stresuj się. Demony i ciul. Dobra, to robimy tak. Moje mega jednostki. Z przodu będzie stał król Sharikan oraz prehistoryczni Sharikanowie, ponieważ oni mają tarcze, a to dobrze zawsze jest. I oni będą robić jakieś ciki bryki, nie wiem co tu się wyprawia w ogóle. Czy ja już zostałem pokonany? Większość moich jednostek już nie żyje. Ej, nie podoba mi się to. Czemu on ma jakiś miotacz ognia? Patelnią go, patelnią go, patelnią go! No i ładnie, zostałem zwycięzcą tego pojedynku, co było oczywiście do przewidzenia, bo jestem najpotężniejszym królem. Odwrót spraw. Czemu to jest z błędami napisać? Wy takie błędy robicie! Odwrót spraw. Ja wam zrobię zaraz odwrót spraw. Patrzcie na to. Użyję sobie tego Da Vinci kupska, bo wydaje mi się, że ono jest mega koks. A z przodu oczywiście postawię, żeby nie było, dwóch patelniarzy Sharikanów. Piu, 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 piu. No i pięknie. Nie mam pojęcia, co tu się wyprawia, ale dzieje się grubo. O nie, to jest ten Max z tymi błyskawicami. O cholera, to tego nie mogę tak łatwo pokonać. Dobra, nie. To żeby ich pokonać, to ja potrzebuję tutaj również tego z błyskawicami, bo te matoły z błyskawicami, oni zadają konkretne obrażenia i to takie, że tego się nie idzie tego nawet wytankować za bardzo. I tu postawimy sobie co? Króla! Potrzebujemy króla. Król zawsze musi być. Jak nie ma króla, to nie ma po co walczyć. Więc król niech stoi z przodu. Ci moi powinni zrobić tam robotę i w tym momencie, ale chyba... No, strzel w niego! Strzel w niego! Strzel w niego! Strzel w niego! Tak, jest szansa jeszcze, że wygramy to. No walnij go, dziabnij go. Tak, udało się? Wygraliśmy? Kto jeszcze został? Przecież... No i jak? Jak zostałem pokonany? Zaraz, co tu się wydarzyło niby? Dobra, więcej królów potrzebujemy w takim razie. Król jest jednak potrzebny. Może jak będzie dwóch królów i jeden tarczownik, to będzie lepiej jakoś. Walczcie, moje minionki. No nie, ten mi się tutaj nie podoba, że on tu tak skacze na tych... Nie! O, co? Mimo wszystko co? Okej, dobra, królowie są OP chyba, wydaje mi się, w takim wypadku. Zostało jeszcze przejść przez las. Dobra, ta fabuła jest tak coraz bardziej zagmatwana, ale niech będzie. Sharikan musi przejść przez las, a to oznacza tylko jedno, że z przodu musi stać król, który będzie szedł na czele naszego wojska, a z tyłu zaraz za nimi będą stały użyteczne jednostki. Coś niesamowitego, prawda? Więc będą stały te użyteczne jednostki z tyłu i będą walczyły. O, i król Sharikan został wypchnięty do tyłu, musiał zrobić odwrót, ale jednak wrócił. Jednak wrócił na pole bitwy, o i odpalił jakiegoś turbo speeda tam w ogóle. Pomimo, że Sharikan z patelnią ma wbite chyba 10 mieczy u siebie w klatę, ale mimo wszystko pnie naprzód, bo wie, że musi zrobić dzisiaj jajecznicę tą patelnią, więc nie może się poddawać. No i pyk, zostali pokonani, łatwo z nimi, co nie? Ej, coraz większy mam budżet, mi się zaczyna to podobać. Okej, mamy tutaj Sharikana z patelnią i dwóch palowników. Wielkie starcie, dobra, dolecimy. Wielkie starcie. Wielkie starcie. Spróbuję użyć tylko i wyłącznie moich jednostek, więc użyjemy oczywiście króla Sharikana. Chociaż może bym użył tutaj jakichś tych droższych jednostek. Byłoby mnie stać na którąś z tych jednostek. Maćka nie użyjemy. Babkę będę mógł użyć. Dobra, babka z Sharikanami, niech będzie. I króla przyzwiemy. Babka, piu, 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 piu. Babka została... Wow!
Co to robi? No co ty gadasz? Jaki ninja? Co odpierdziela? Piu, 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 piu. Ona potrafi blokować im, nie dość, że ich strzały blokuje, to jeszcze zasypuje ich gradem, kurde, po prostu shurikenów, nie? Ale jaja. Dobra, król Sharikan poległ, ale został jeszcze król Sharikan z patelnią. Ty, no nie, no babka nawet tyłem rzuca, nie? Patrzcie, 360 no-scope'a robi im, kurde, ninja. Ja pierdzielę, ej, no użyteczna jednostka po prostu. Szkoda, że tak późno mogłem sobie jej użyć, bo takie drogie są. Dobra, mamy co tutaj? Mamy piraci, po prostu piraci. Piraci sobie stają, zostaną zniszczeni za pomocą mojego króla Sharikana i weźmiemy sobie dwóch prehistorycznych. I żeby nie było, jeszcze Weronika z tyłu będzie nam strzelała z łuku. No. A, bo tu jeszcze mają armaty. O kurde, nie zauważyłem tego, ale mam nadzieję, że damy sobie radę tutaj bez problemu. Weronika jak coś to strzela. Mamy z przodu tak turbotankowatych Sharikanów. Jest niestety jeden król poległ. Znaczy w sumie miałem tylko jednego króla, więc ten król poległ, ale został jeszcze Sharikan z patelnią. No Sharikan, no weź nie rób siary, kurna, no tu są schody, no. Dobra, zostałem pokonany, zanim szedłem jeszcze potem na górę. Nie zdążyłem wejść po tych schodach, czy co to tam było, na samą górę. O, a teraz jestem z prawej strony. Ej, normalnie. Ale już pod żabką, już pod żabką, ale zajebiście. Maciek przeciwko mnie i Foxy, i jakiś ninja gówno. I tylko ja zostałem. Ale ponieważ babki nie ma po ich stronie, to babka będzie ze mną. Niech moc babki będzie ze mną. Nie, jest muszkieter Sharikan, który jest najbardziej bezużyteczną jednostką, ale damy go tak tylko po prostu, żeby podniósł morale. Oni nawet odbijają jego strzały, jaki on jest so useless. Ale ta co robi z nimi, nie? Ale przesrane mają. Dobrze, szkul tego Maćka. Dobrze, walnij go z tego ciamnij go z tej patelni. No, niech zna swoje miejsce. No, jaka zwycięska poza. Jak się cieszy. Nic nie zrobił kompletnie, ale się cieszy. Woo, wygrałem. Wszyscy polegli, ale wygrałem. Woo, ale fajnie, dobra. Pytajnik. Co to znaczy? Pytajnik. Jeśli to widzisz i chcesz zagrać w sekretny poziom, wpisz w warsztacie tajemnica Sharikan VR. O kurde. O kurde. Okej. Okay. Moi kochani, no to zobaczymy w takim razie, jakie tajemnice kryją się w następnym odcinku już u mnie na kanale. Ja się z wami żegnam bardzo serdecznie i widzimy się już wkrótce. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście łapkę pod tym materiałem. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć! Woo!